to wynika z zarozumialstwa, tak? To wynika z takiego fanatyzmu, z przekonania, że tylko my mamy rację, a jeśli ktoś rozumie inaczej, no to jest złym człowiekiem po prostu i jego należy zniszczyć. To jest miara pychy lewicy i miara jej fanatyzmu. Na każdym kroku się to przebija. Oczywiście, że jest to rewanżyzm polityczny, jest to standard urągający jakimś warunkom normalnej demokracji. W skali od 1 do 6, w skali szkolnej, jaką pan wystawia ocenę rządowi Donalda Tuska? 1. Już z nami po raz kolejny Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Kłaniam się, panie pośle. Tym razem mnie widać. Tym razem widać, słychać. Także, panie pośle, pierwsze pytanie dotyczące właśnie tej kwestii wymienionej już w tytule, czyli Donald Trump. Czy uważa pan, że to, co się wydarzyło w Pensylwanii, wpłynie znacząco na elekcje w Stanach Zjednoczonych i czy rzeczywiście Donald Trump tak naprawdę ma już tą prezydenturę w kieszeni i mógłby już całą kampanię nic nie robić? No i jedyne co, to mógłby po prostu popełniać mniej wpadek od Bidena, no czyli de facto praktycznie nic nie robić. No więc właśnie, myślę, że największą siłą Trumpa to jest w tej kampanii Joe Biden. Jego fatalna kondycja jest raczej gwarantem sukcesu Trumpa, o ile oczywiście nie dojdzie do jakiejś tam podmiany kandydata, ale wydaje się, że jednak nie. To oczywiście ten zamach na pewno się do tego dołoży, ale mnie się wydaje, że jeśli zostałaby rywalizacja Biden-Trump, to to i tak było przesądzone już wcześniej. Znaczy, no nie widzę szans, żeby Amerykanie, mając do dyspozycji człowieka, no, który no, ma ewidentne oznaki już demencji, wybrali go na szefa swojego państwa. Natomiast w przypadku, kiedyby demokraci podmienili kandydata, no to tutaj trudno przesądzać, że ten zamach tutaj na pewno zagwarantuje. Na pewno będzie to taki strzał teraz mobilizacyjny wśród jego elektoratu. Natomiast jeśli dojdzie do podmiany, to spowoduje to zresetowanie trochę nastrojów i może być różnie. Panie pośle, no ale być pewnie tym kandydatem. Zakładając nawet, że demokraci podmieniliby Joe Bidena, czy to nie stawiałoby w ich też bardzo niewygodnej pozycji, no bo oni przez miesiące, tygodnie twierdzili, że Joe Biden jest w fantastycznej kondycji. Joe Biden chwalił się rekordowymi donacjami wielomilionowymi na swoją kampanię. Z drugiej strony też wokół tego zamachu, bo tak trzeba mówić o tym wprost, narosło oprócz wielu teorii spiskowych, powiedziałbym, no taki ogromny ruch wokół Donalda Trumpa, jeszcze raz internetowy, tak, te wszystkie memy, te wszystkie zdjęcia, to jakby jest zalew Trumpem internetu. Nie uważa pan, że tak naprawdę każdy ruch, który teraz wykonają demokraci, może być dla nich no, niekorzystny? Znaczy bardziej niekorzystny niż pozostawianie przy Bidenie na pewno nie może być. Tak? To jest gwarancja klęski i wszystko inne no, może być co najwyżej równie złe w najgorszym przypadku. Gorzej chyba już nie będzie. Oczywiście, że są w trudnej sytuacji, no bo przez miesiące okłamywali ludzi albo i samych siebie, że Biden nadaje się jeszcze na kolejną kadencję do rządzenia. Przez wiele miesięcy bagatelizowali problem i kiedy już dalej bagatelizować się go nie da, no to teraz stoją przed dylematem przyznać się do błędu i ratować sytuację na tyle, na ile da się ją jeszcze ratować, przynajmniej zaryzykować takie ratowanie, albo trwać przy błędzie, który no jest już niemal pewną gwarancją wyborczej katastrofy. A patrząc też na to, tak jak przed chwilą mówiliśmy, że to jest pierwsze tego typu wydarzenie od 1981 roku i próby zamachu na Ronalda Reagana. Wcześniej trzeba by się cofnąć do 1963 roku i udanego zamachu na Kennedy'ego. Czy to też nie mówi nam wiele o kondycji politycznej, w jakiej znajduje się teraz USA, także w ogóle cały Zachód, gdzie te emocje polityczne są naprawdę rozgrzane do czerwoności i już dochodzi do aktów przemocy nie tylko między na przykład protestującymi na ulicach, ale również wobec czołowych polityków. No, gdyby Donald Trump, widzieliśmy te nagrania, jak niewiele brakowało, jakie miał wielkie szczęście, że w ogóle przetrwał. Gdyby on wtedy został trafiony,
to dzisiaj budzilibyśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. I tak jest gorąca, a wtedy no, mogłyby się wydarzyć rzeczy, o których nawet nie jesteśmy w stanie sobie teraz pomyśleć. No, na pewno mało brakowało do poważnej tragedii. Jakie by to miało konsekwencje w przyszłości, to trudno powiedzieć. Na pewno amerykańska lewica robi to samo, co polska lewica, tylko jeszcze bardziej. No te sceny, które możemy oglądać z amerykańskich ulic, gdzie wystawia się statuetki Trumpa po to, żeby można było je uderzyć, to jest sięganie, to już jest odwoływanie się do przemocy w polityce, tak? Jeśli się pozwala ludziom okładać konkurenta pięściami, nawet w formie maskotki, to no, może się to właśnie skończyć taką eskalacją. Jeśli się histeryzuje, mówi się, że to będzie koniec demokracji, zamach, absolutne. Już wystarczy. Absolutne jakiś Armagedon, tak? No to daje się przyzwolenie na takie radykalne działania, na to, że ktoś, kto bierze na serio tę propagandę, czuje się upoważniony do tego, żeby sięgnąć po takie środki jak strzelanie do tego kandydata. Panie pośle, ale czy to też nie jest błędne koło, bo patrząc na przykład szturm na Kapitol, też na niektóre komentarze Trumpa, które również były niewybredne, tak nazwijmy eufemistycznie, to czy to też nie jest tak, że w ogóle również prawica teraz na świecie idzie coraz bardziej w skrajną retorykę? Okno Overtona mimo wszystko przesuwa się trochę na prawo, ale to jest taka samonakręcająca się spirala politycznej brutalności, gdzie no każdy próbuje zrzucić na kogoś i na końcu dnia tracimy na tym tak naprawdę wszyscy. Znaczy nie wydaje mi się, że to była jakaś taka symetria, że prawica tak samo histeryzuje jak lewica. Oczywiście czasami w dyskusjach toczonych publicznie sięga się po argumenty niemerytoryczne, argumenty ad personam, jakieś wyolbrzymia się obawy. To z każdej strony sceny politycznej to się pewnie dzieje. Natomiast taka skala dehumanizacji przeciwnika, skala wymyślania rozmaitych zagrożeń, łatwość w etykietowaniu, nawet najbardziej absurdalnym. Każdy przeciwnik lewicy to jest po prostu nazista, autokrata. Zwycięstwo, demokratyczne zwycięstwo kogoś, z kim oni się nie zgadzają, to jest koniec demokracji według ich logiki. No nie sposób tego pojąć, tak? No jak ci ludzie to mieszczą w tych swoich głowach. Także no, wynik wyborów niepomyślny dla nich oznacza koniec demokracji. No nie, no, demokracja polega na tym, że raz wygrywają jedni, raz wygrywają drudzy. Tak to mniej więcej działa, tak? Nie ma nic niedemokratycznego w tym, że wygrają ludzie o innych poglądach. Natomiast oni notorycznie sięgają po takie argumenty. Widzieliśmy to w Polsce w takiej mini skali ostatnio w przypadku Pauliny Matysiak i Marcina Horały, tak? Dwóch polityków ze skrajnych obozów założyło tam wspólną inicjatywę i po jednej stronie mieliśmy absolutną histerię, wykluczanie mówię po stronie lewicowej Pauliny Matysiak, prawda, odsądzanie od czci i wiary, po drugiej stronie no, wzruszenie ramion albo wyrazy poparcia. No dobra, no róbcie, jak się akurat w tym dogadujecie. Po stronie elektoratu takiego, nazwijmy to, prawicowego, no to PiS to jest też taka prawica jak pożal się Boże, prawda, no ale mimo wszystko bardziej konserwatywna strona sceny politycznej. Tam nie było jakiegoś dramatu w związku z tym Marcina Horały. Ale teraz też do mediów przebiły się ten materiał, gdzie są obrażani polscy żołnierze. Tak widzieliśmy wszyscy te nagrania, też bardzo niecenzuralne momenty tam są. Jest reakcja oczywiście władz polskich, ale to też pokazuje, jak bardzo te nastroje są rozbujane. No tak, no i tutaj znowu mamy do czynienia z tym, że jedna strona tej sceny politycznej daje sobie przyzwolenie na to, żeby używać również takich argumentów, no pseudoargumentów, tak? Takich obraźliwych, sięgać po takie obraźliwe stwierdzenia. No mieliśmy to na wielką skalę w przypadku protestów aborcyjnych, tam przyzwolenie ze strony polityków tej szeroko rozumianej lewicy
było w zasadzie bezwarunkowe na to, że można wyzywać, można niszczyć kościoły. No my jesteśmy zdenerwowani, mamy prawo. Oni tak święcie, bo to wynika z zarozumialstwa, tak? To wynika z takiego fanatyzmu, z przekonania, że tylko my mamy rację, a jeśli ktoś rozumie inaczej, no to jest złym człowiekiem po prostu i jego należy zniszczyć. Jeśli tylko my mamy rację, to mamy prawo sięgać po wszelkie środki, żeby uniemożliwić tamtym drugim naszym przeciwnikom politycznym dojście do władzy. Jeśli tylko my mamy rację, to my możemy też recenzować, komu co wolno mówić, tak? Bo w imię prawdy, którą przecież tylko my znamy, możemy kogoś tutaj posądzić o dezinformację, możemy zakneblować komuś usta. To na każdym kroku widać. To jest miara pychy lewicy i miara jej fanatyzmu. Na każdym kroku się to przebija, tak? No nie przypadkiem jest to, że w Polsce jedyny mord polityczny naprawdę, no to było zabicie tego asystenta posła PiS-u. Marka, nie, no mówi Osiaka, się też o Pawle Adamowiczu między innymi, tak? To nie było, no to był wariat, który tam nie był, on nie deklarował, że to z przyczyn politycznych zrobił, ani nie był jakimś działaczem partyjnym, ani nikim takim. No wiadomo, że jak się zabija polityka, to jakieś tam zabarwienie polityczne zawsze mogło mieć, ale to raczej był chory człowiek, który tam miał nie po kolei w głowie i sam deklarował, raczej miał osobisty uraz do Adamowicza niż jakieś pobudki Panie stricte pośle, polityczne. Wracając do USA, czy według pana Donald Trump zostanie prezydentem i czy w ogóle według pana też polscy politycy są przygotowani na ten wariant? W sensie, czy oni już opracowują strategię polityczną, bo wiemy doskonale, że no, jest w Polsce taki wyraźny podział, część osób, które chcą, żeby Trump był prezydentem i część osób, które bardzo nie chcą, żeby był prezydentem. No oczywiście jedni i drudzy trochę przesadzają, bo Stany Zjednoczone będą pewnie prowadziły w miarę stabilną politykę, która jest w ich własnym interesie. Pewne redefiniowanie tych interesów oczywiście może nastąpić, ale to nie jest tak, że w poważnym państwie, jeśli dochodzi do władzy ktoś inny, to natychmiast o 180 stopni przestaje wajchę tak u nas, że teraz ze wszystkim lecimy do Niemców, tak? Wcześniej ze wszystkim leciliśmy do Amerykanów. Myślę, że ta polityka amerykańska aż tak się nie zmieni i ci, którzy się tak zachowują znowu histerycznie, to przemawia przez nich lewicowy fanatyzm. Panie pośle, tak trochę podsumowując, zaciemniający im to, że za chwilę będą rzeczywiście musieli z tym prezydentem czyli wie, że pan po prostu, że USA jest bardziej dojrzałą demokracją, która ma swoje interesy, realizuje niezależnie od opcji politycznej, a Polska po prostu nie, co jest dość smutną konstatacją, ale jeszcze co do niestety, wyborów prezydenckich, tak mamy pytanie z czatu, czy wystartuje pan w prawyborach Konfederacji na właśnie wybory prezydenckie w 2025 roku? Z całą pewnością nie. I z podwórka europejskiej polityki mamy również pytanie, co pan sądzi o zawiązaniu takiej koalicji Nowa Nadzieja w ramach Europy Suwerennych Narodów, tej nowej grupy europarlamentarnej, gdzie między innymi znajduje się AfD. No ja już wyrażałem swoje stanowisko w tej sprawie i powtórzę je w takim razie. No, uważam, że to niedobrze, że doszło do podziału wewnątrz Konfederacji w tej sprawie. I to jest mój największy zarzut. Ja już przed wyborami, jak byłem pytany o to, z kim powinniśmy tam zawiązać sojusz, to ja mówiłem, że nie należy do tego przesadnej wagi przykładać. Sojusze w Parlamencie Europejskim, te takie grupy w Parlamencie Europejskim, to nie jest to samo, co kluby w polskim Sejmie. Tam nie ma dyscypliny głosowania, tam się do niczego właściwie nie zobowiązuje. Te grupy są bardzo niespójne, są sklecane z różnych partii, z różnych krajów. Tam nawet jest wymóg, że tam musi być ileś tam, siedem chyba, z siedmiu co najmniej krajów, iluś tam posłów. No, w każdym razie no, wymusza to sam regulamin Parlamentu Europejskiego, wymusza, żeby to była nieskładna zbieranina i to są nieskładne zbieraniny. W związku z tym, do jakiej byśmy się nie zapisali, na pewno dostalibyśmy za to jakąś porcję krytyki. Jakbyśmy zostali niezrzeszeni, to a, bo nikt was nie chce. Jakbyśmy się zapisali do Orbana, to o, bo tam ruskie, prawda, trole, od razu wiedzieliśmy, że tak będzie. Jakbyśmy się zapisali do EKR-u, to by powiedzieli, o, koalicja z PiS-em, wiedzieliśmy, że tak będzie. No jak się zapiszemy do AfD, to a wrogowie Polski, no, wiedzieliśmy, że tak panie będzie. Panie pośle, nie do końca, bo Ruch Narodowy za to, że pozostał niezrzeszony, raczej otrzymał brawa, a nie
nagane od wielu i jest to postrzegane jako taki właśnie no, wyraz odpowiedzialności w kontekście tego, że w tej grupie znajduje się AfD, no a na drugim biegunie znajduje się Grzegorz Braun, który według doniesień właśnie z Europarlamentu no, jest niechciany. No, nikt go nie chce. No, wszyscy uważają, że to będzie obciążenie. Gdyby cała Konfederacja wybrała tę samą drogę co Ruch Narodowy, to przypuszczam, że jestem pewien, nawet nie przypuszczam, tylko że dosłownie wtedy byłby używany ten argument, że bo was nikt nie chce. Chwilowo bardziej opłaca się atakować po tej linii, no bo to jest wygodniejsze, jeśli już Nowa Nadzieja wybrała taką ścieżkę. Dlatego jestem też wobec tego sceptyczny. Uważam, że koszty nie są warte poniesienia, panie te koszty pośle, wizerunkowe. Ale teraz... Ja pozwoli bym pan, był za tym, żeby po prostu wybrać jakąkolwiek że opcję, wystawię ale panu taką małą laurkę i pan był niezrzeszonym europosłem krótki czas, a mimo tego udało się panu przez krótki okres dość dużo zrobić, jakby nawet wyprodukować materiałów na YouTube, wypromować się, spopularyzować kilka rzeczy i nikt nie patrzy na to, że jest pan niezrzeszony. No, dlaczego nie można tego kazusu po prostu powtórzyć? No, pan mógłby doradzić no, nawet można, no. swoim doświadczeniem kolegom, koleżankom z Konfederacji, no słuchajcie, no jest taka sprawa, ale trochę głupia mnie. Sprawa, nie ma co, nie ma co z tym AfD. Ale nie pytali mnie, no to... Wymyślili sobie sami no taką strategię. Musimy taką ich zapytać. Realizują. Dlatego przestrzegam przed nadmiernym ekscytowaniem się tym. Uważam, że to jakikolwiek scenariusz nie byłby wybrany, to byłaby krytyka. A nie pociąga to tak naprawdę żadnych konsekwencji. Poza tym, żeby mieć trochę lepsze warunki. Ale że pana nie spytali, ja, tak pan ma doświadczenie w Parlamencie Europejskim. Żeby Konfederacja wybrała cała... Mamy chyba mały problem z łączeniem, chyba już powoli nam wraca. Panie pośle, czy się słyszymy? Na razie chyba jeszcze no, cały czas. Chyba coś zaczęło przerywać znowu. Znów się słyszymy, także panie pośle. No tak, ja jeszcze raz powtarzam. Uważam, że Konfederacja powinna wybrać jakikolwiek wariant, ale w całości. To wtedy bym był zadowolony, właściwie niezależnie od tego, który to uważam, że byłoby to do obrania. No ale żeby natomiast w całości to, że wybrać, to trzeba byłoby być niezrzeszonym, bo według tych doniesień no Grzegorza Brauna nikt nie chciał. No oczywiście nikt nie wyszedł do mediów, Le Pen, ani Orban, ani żaden przedstawiciel AfD tego nie powiedział wprost, ale według tych doniesień, które mają polskie media i które przybijały się do prasy, no to właśnie to jest ten problem z Grzegorzem Braunem, że po prostu wiele osób patrząc na jego działalność stwierdziło, że to jest zbyt duże obciążenie wizerunkowe. Być może, ja nie przesądzam, tak, nie było mnie tam, nie radzono się mnie, więc nie uczestniczyłem w tych rokowaniach. Być może trzeba było pozostać niezrzeszonym w całości. Nie wykluczam, że taka opcja byłaby najlepsza. Natomiast jeszcze raz, uważam, że ta dawka histerii, która wokół tego jest kreowana, czysto taktycznego sojuszu, jest przesadna, bo to po prostu niczego takiego nie oznacza, że my akceptujemy wszystko, co jakiś tam ten polityk, ten czy inny z AfD powiedział, ani że oni akceptują to, co my powiedzieliśmy. To jest po prostu sojusz taktyczny w obszarze spraw, w którym się zgadzamy. Dokładnie tak jak Paulina Matysiak i Marcin Horała, którzy w innych sprawach się nie zgadzają, mogą w jednej sprawie współpracować, założyć wspólne stowarzyszenie. Tak samo my możemy założyć wspólną grupę z AfD, w związku z tym, że zgadzamy się w kilku sprawach, które tam sobie pośle, stawiamy jako wspólny to zajdźmy cel. Z tego tematu i co do taktyki politycznej, jak pan taktycznie ocenia dzisiejsze zatrzymanie przez ABW Marcina Romanowskiego? Część osób uważa, że to jest rewanżyzm polityczny, że Marcin Romanowski nigdzie się nie wybierał, że nie trzeba było tego robić. Część osób się cieszy, bije brawo, mówi, że muszą być osądzeni, PiS musi być rozliczony. Jaka jest pańska ocena tej sytuacji? Oczywiście, że jest to rewanżyzm polityczny. Jest to standard urągający jakimś warunkom normalnej demokracji dojrzałej. Tak? No, po pierwsze, immunitet parlamentarny chroni posłów właśnie dlatego, żeby nie byli ciągani z przyczyn politycznych, żeby to nie ich koledzy, ich konkurenci polityczni recenzowali ich pracę i uczciwość, tylko wyborcy. No, wyborcy wysyłają tego człowieka, tak samo nazwa wskazuje, poseł, to jest posłaniec tych wyborców i tym, tak jak dyplomatycznym posłańcom, gwarantujemy tym posłom pewien zakres nietykalności właśnie po to, żeby mogli swobodnie wyrażać opinię tych, którzy ich tam wysłali. O ile
jeszcze w ogóle można by pomyśleć o tym, że w wyniku jakiegoś wyroku sądu ten poseł miałby jednak trafić do więzienia, to na pewno nie w wyniku wyłącznie politycznych decyzji politycznej prokuratury, bo prokuratura, niezależnie od tego, jak bardzo zaklinają rzeczywistość zwolennicy Tuska, jest nadal tak samo polityczna, jak była. To znaczy politycy mianują szefa prokuratorów, tak, a on tam już ma na nich wpływ służbowy. W związku z tym, niezależnie od tego, czy sam ten mianowaniec jest politykiem w sensu stricte, czy nie, no to rozumie chyba każdy średnio rozgarnięty człowiek, że polityk, wybierając tego prawda, prokuratora generalnego, sam prokuratora krajowego, jest w stanie na niego wywierać nacisk. No ja też mógłbym powołać, nie wiem, no, na przykład własną siostrę na stanowisko takie i powiedzieć, no ale ona nie jest przecież politykiem, tak? No, będzie apolitycznie tutaj sprawować urząd. No dobrze wiemy, że nie, no bo są inne więzy lojalności, które mogą być nawet silniejsze niż to, że ktoś należy albo nie należy do partii. W związku z tym absolutnie jestem temu przeciwny, a poza tym jestem przeciwny w ogóle instytucji aresztu wydobywczego, stosowanego na taką zwłaszcza skalę. To aresztowanie kogoś bez wyroku sądowego powinno być absolutnym wyjątkiem w sytuacji, kiedy jest to bardzo groźny przestępca, którego pozostawanie nadal na wolności może zagrażać życiu i mieniu praworządnych obywateli, kiedy ta osoba mogłaby, groziłaby, że ucieknie. Ale prawda, panie pośle, czy pan nie kupuje takiej narracji, pilnowania, że teraz mamy te dramatyczne nagrania, te urywki, jak Marcin Romanowski właśnie, można powiedzieć, jest wsadzany na pakę, tak, że tutaj można powiedzieć, my rozliczamy, obiecaliśmy twarde rozliczenia i my to robimy. No może tego właśnie chcą wyborcy. I teraz pytanie, no jak z tym sobie radzić, no bo widzieliśmy te nagrania i rzeczywiście no, część osób przecież jest z tego faktu wielce ucieszona i no, nie podziela pańskiej opinii. No to zawsze tak jest, że ktoś nie podziela mojej opinii, ale no co z tego? No ja wiem, że są wyborcy, którzy się cieszą z tego powodu, że łamane są standardy demokratycznej kultury u nas. I tacy po obu stronach barykady będą występować, oczywiście. Tylko co z tego? No, jakbyśmy włączyli rozstrzeliwanie przeciwników politycznych, no to w krajach, w których się to działo, też byli ludzie, którzy się cieszyli z tego powodu. No i co z tego ma wynikać? Można sobie wyhodować też takich wyborców i tutaj no, to jest takie spirala nieszczęścia, takie sprzężenie zwrotne, które się tutaj uruchamia między politykami a ich wyborcami. No, politycy mają wyborców, którzy są niemerytoryczni, ale bardzo nienawidzą drugiej, więc idą w taką retorykę, powodują, że ci tym bardziej są coraz mniej merytorycznie nastawieni i coraz bardziej nienawistnie do przeciwnej strony. I w związku z tym powstaje takie przyzwolenie, a wręcz oczekiwanie na to, żeby nawet z pogwałceniem pewnych standardów praworządności tamtych drugich wsadzić do więzienia. Czyli a już popiera pan maksymę? Jak koalicja tuskowa nie ma żadnego sensownego czyli programu na reformę do tego Polski. Chciałem przejść, czyli popiera pan maksymę, że polityk może tyle, na ile pozwalają mu wyborcy. No i właśnie, czy ci wyborcy mogą być zadowoleni? Ponad pół roku rządów Donalda Tuska. Ostatni piątek ta ustawa, ta zmiana na temat prawa do przerywania ciąży upadła w Sejmie. Też dzięki nieobecności lub dzięki głosowaniu przeciw części koalicji rządowej. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, również nie za wiele wiemy. Jeżeli chodzi o 100 konkretów, no powiedzmy, że nie wszystkie zostały wprowadzone, a raczej znaczna część z nich nie została wprowadzona. W związku z tym, jak pan po pierwsze ocenia ten rząd po już, no mimo wszystko, dość sporym wycinku czasu, to nie jest tak mało tych kilka miesięcy. No i właśnie, czy teraz no, tego typu zabiegi nie mają jakby zwiększyć popularności tego rządu, tak, że te urywki będą podtrzymywać pewne emocje społeczne, tak, pewne reakcje. No dokładnie tak jest. Poseł Szczerba w którymś wystąpieniu, tym razem byliśmy w jakiejś debacie, użył, że sformułowanie, że to była rewolucja październikowa, to ich zwycięstwo. Tak? To nawiązanie do rewolucji jest tutaj o tyle uzasadnione, że no klimat jest taki rewolucyjny, tak? Reformy nam nie idą, prawda? Reformy, skutki rządów są raczej opłakane, bo tutaj wszystko, ceny w górę, prawda? Te wszystkie polityki klimatyczne powodują
właśnie wychodzą na jaw ich skutki. Sytuacja międzynarodowa się pogarsza, mamy procedurę nadmiernego deficytu wdrożoną, no to czymś się trzeba pocieszyć, tak? No jeszcze eliminacje, w eliminacjach odpadła nasza drużyna piłkarska, to już nawet tym nie możemy się tutaj na osłodę pocieszać, więc no, panie trzeba pośle, jakoś muszę zainterweniować. Nie odpadliśmy w eliminacjach, tylko w fazie grupowej już. Także tutaj nie odbierajmy polskim grupowej, piłkarzom. No to się inaczej nazywało eliminację, przynajmniej kiedyś. Mniejsza z tym, skoro brak sukcesów tutaj sportowych, no to trzeba zrobić igrzyska dla gawiedzi. W czasie rewolucji francuskiej gilotyna szła w ruch, prawda, spadały głowy, żeby przykryć nieudolność i opłakane skutki rządów rewolucjonistów. No i u nas jest podobnie. No pomysłu na reformę tego biednego naszego kraju jakoś nie ma. No to robimy spektakl, będziemy chłostać, no tam głowy pewnie nie będą spadać, to już może aż takie czasy już nie są, żeby pozwalać sobie na turlające się głowy po ulicach, ale no takie właśnie spektakle jak panie pośle, no ale właśnie, no może to jest ministrami sposób, tak, bo Prawo i Sprawiedliwość robiło różne rzeczy, też było bardzo dużo aresztów tymczasowych za ich rządów, ale no, że tak powiem, szerokiego rozliczenia nie było. I może to jest dzisiaj sposób na rządzenie w Polsce, że właśnie trzeba rozliczać i trzeba być twardym i nie patrzeć za bardzo na niektóre głosy. No tak, problem polega na tym, że jak każdy taki konflikt, w którym kolejne obie strony posuwają się coraz dalej na tej drabinie eskalacyjnej, no ma tendencję do eskalowania dalej. I to jest taka logika takiego konfliktu, że skoro oni nas walnęli, to my musimy ich teraz walnąć bardziej, żeby pokazać, że się nie boimy, że nie przegrywamy, żeby pokazać naszym ludziom też, że jesteśmy zdeterminowani, że walczymy, że się nie boimy, tak? Bo inaczej to nasze własne przywództwo się rozpadnie. Więc teraz ktokolwiek po Tusku dojdzie do władzy, no to będzie de facto zmuszony rozliczyć tamtą ekipę, żeby nie było tak, że ci zrobili, co zrobili, łamali tutaj praworządność na wielką skalę, doprowadzili do takich procesów politycznych po raz pierwszy od upadku komuny, a im samym nic się nie stanie. Więc to jest de facto już przesądzone, że ta eskalacja pójdzie dalej. Tak? No i to nie bardzo jest nawet wyjście, no bo teraz mówię, no nie może być tak, że jak my tutaj będziemy do władzy... No albo zmiana pokoleniowa, panie pośle. Może się okaże tak, że jeżeli liderzy polityczni, którzy teraz rządzą, odejdą w cień powoli, tak, to zmiana pokoleniowa zmieni też pewien dyskurs polskiej polityki. Ale to tylko pod warunkiem, że rządy Platformy i jej przystawek przetrwałyby na tyle długo, żeby ten konflikt już całkiem wygasł. No to musiały być ze 3 kadencje co najmniej, żeby pamięć o tym, jak oni zaczęli te swoje rządy, przez 3 kadencje, po których musieliby się już uspokoić. Tak? Czyli teraz powiedzmy tam rok sobie będą robili takie harce, a później już będą rządzili praworządnie przez kolejnych tam kilkanaście lat i wtedy po kilkunastu latach, gdyby oddali władzę, no tam prawda już starusieńki Tusk, tam prawda starusieńki Kaczyński, już by mało kogo obchodzili, wyrosłoby całe pokolenie, które początków tych rządów już nie pamiętało i wtedy może dałoby się na to machnąć ręką. No ale jak za 4 lata oddadzą władzę, to trudno będzie komukolwiek puścić to w niepamięć, powiedzieć, dobra, no co było, to było, tam żeście trochę narozrabiali, ale my wam wybaczamy, tak, no bo to, no jaki to będzie przykład, panie pośle, i jakie zabezpieczenie też dla kolejnych, no bo jeśli z kolei dopuści się myśl o tym, że Tusk jeszcze raz wróci do władzy, no to już wiadomo, że jakie standardy nas czekają, no trzeba to uniemożliwić i wsadzić tych ludzi do więzienia, żeby tego nie mogli robić. Panie pośle, reasumując, w skali od 1 do 6, w skali szkolnej, jaką pan wystawia ocenę rządowi Donalda Tuska? 1. I tutaj stawiamy... Jedynym plusem... Z plusem? Jedynym plusem, który można by dać tutaj, za który można by dać tej ekipie jakikolwiek plus, no to jest zmniejszenie biegunki legislacyjnej. To oczywiście nie z tego powodu, że oni są tacy wstrzemięźliwi i chcą dobrze, żeby wyższa była kultura legislacyjna i tak dalej. Tak po prostu nie bardzo mają pomysły, nie bardzo się umieją dogadać wewnątrz koalicji. W związku z tym znacznie mniej ustaw przechodzi przez Sejm, znacznie mniej prawa wchodzi w życie. W związku z tym nastąpiła nieoczekiwana taka chwila stabilizacji prawnej w Polsce, że nie jesteśmy tak często zarzucani tymi kolejnymi nowelizacjami jak za czasu PiS-u. To jest chyba jedyny większy plus, który bym teraz... Czyli jedynka z plusem, panie pośle. Mhm. Jedynka z plusem, tak?
Umawiamy się, że jest, tak jest. To jest ocena. Jedynka z plusem. Mogło być gorzej. Tutaj, szanowni państwo, powoli będziemy stawiać kropkę. Choć jeszcze jest tutaj pytanie z czatu i to zadam je jeszcze jako ostatnie pytanie. Czy Konfederacja poprze kandydata PiS w drugiej turze wyborów, byleby tylko koalicja rządząca nie miała władzy absolutnej? Nie sądzę, żebyśmy mieli powody popierać kandydata PiS-u. Znaczy, no, wyganianie diabła Belzebubem to nigdy nie jest dobry pomysł. I tym kolejnym pozytywnym akcentem, jak oczywiście w cudzysłowie w wielu, wielu dzisiaj aspektach rozmowy z Dobromirem Sośnierzem stawiamy kropkę. Bardzo panu posłowi dziękujemy za poświęcony czas. Dziękuję.